Dzień dobry, zapraszam na lekcję chemii, a temat dzisiejszy to pierwiastek chemiczny, a związek chemiczny. Czyli dzisiaj podczas tej lekcji poznamy różnicę między pierwiastkiem a związkiem chemicznym, poznamy definicję jedną i drugą, poznamy też jeszcze definicję układu okresowego oraz symbole i nazwy wybranych pierwiastków chemicznych, tych, które będziemy często korzystać i które będziemy trzeba się nauczyć na pamięć, ale to wszystko jeszcze w swoim czasie. Pierwiastki chemiczne, czyli to, co tutaj się znajduje w układzie okresowym, najprostsze substancje, z jakimi możemy mieć do czynienia, zostały no, tutaj opatrzone symbolami literowymi, a to ze względu na to, żeby można było się w dosyć łatwy sposób takimi oznaczeniami posługiwać. Wcześniej alchemicy mieli swoje oznaczenia, ale okazały się one bardzo niewygodne, więc wraz z nastaniem, jeśli można tak to ująć, z nastaniem chemii, takiej chemii współczesnej, no stwierdzono, że jednak jakoś trzeba trochę inaczej to oznaczać, trochę trzeba inaczej to opisywać, więc wymyślono, że chemicy na całym świecie będą posługiwali się identycznymi symbolami literowymi pierwiastków. Tak, żeby po prostu pisząc na przykład H, wszyscy wiedzieli, że chodzi o wodór. Czy jak napiszemy S, żeby wszyscy wiedzieli, że chodzi o siarkę. Po prostu, żeby ułatwić sobie tutaj komunikację właśnie na tym polu naukowym. Symbole te literowe pochodzą od nazw łacińskich pierwiastków i tak na przykład miedź, po łacinie to będzie kuprum i symbol miedzi jest wzięty od pierwszych dwóch liter, czyli duże C i małe U. Ten zabieg jest celowo tak prowadzony duże C małe U, żeby było wiadomo, kiedy kiedy ten nam symbol się zaczyna, kiedy się nam kończy. Jeżeli jest symbol jednoliterowy, no to sprawa prosta, duża litera i nie z głowy. Natomiast kiedy tych liter jest dwie, a zdarzały się nawet już w przeszłości pierwiastki, które miały trzy literki w symbolu, no to wtedy pierwsza litera duża, a kolejne już były małe. Takich już pierwiastków z oznaczeniami trzyliterowymi nie ma, to ze względu na to, że to były oznaczenia takie tymczasowe. Po ostatniej reformie układu okresowego już wszystkie pierwiastki swoje nazwy mają. Na dzień dzisiejszy jest ich 118 i to są oznaczenia albo jedno, albo dwuliterowe i z reguły ta druga litera jest właśnie tą literą mała. No ale jeszcze będziecie za chwilę mieli się sami okazję o tym przekonać. Skąd się biorą te nazwy? Bo akurat miedź, żelazo czy złoto to są takie nazwy, które funkcjonują już w zasadzie od starożytności. Chemicy nawet nie próbowali tutaj jakoś szukać nowych nazw, po prostu te nazwy się naturalnie przyjęły. Ale wraz z rozwojem chemii no, stwierdzono, że otrzymuje się nowe pierwiastki, nowe substancje, które wcześniej nie były znane i jakoś no, trzeba było te pierwiastki nazwać. Dlatego też nazwy pierwiastków stworzono w nawiązaniu do różnych rzeczy. Na przykład do cech charakterystycznych, takich jak na przykład barwa, zapach i tak na przykład chlor. Od starogreckiego chloros oznacza właśnie żółto-zielony, a więc jedna z cech charakterystycznych właśnie dla chloru. Brom od greckiego bromos, który oznacza smród, czyli chodzi tutaj o bardzo nieprzyjemny zapach, który właśnie brom posiada. Mało tego, brom jest substancja, która jest dosyć toksyczna dla człowieka, więc trzeba też uważać tutaj z pracą przy bromie. Poza cechami charakterystycznymi nazywano też pierwiastki w odniesieniu do od choćby planet, które są w układzie słonecznym. I tak, na przykład uran, pisany z małej litery, duża litera U, no to właśnie metal dosyć ciężki, chyba najcięższy, który występuje w przyrodzie w sposób naturalny. Pluton z kolei to już pierwiastek, też owszem metal, ale ten już został utworzony w sposób sztuczny i nazwa stąd się wzięła. Jest też pierwiastek, który się nazywa na przykład Neptun, duże N, małe P, z tych planet kilka wykorzystano. No ale układ słoneczny szybko się skończył, że tak powiem, i zaczęto poszukiwać innych rozwiązań, jeśli chodzi o wymyślanie nazw. I tak na przykład nazwy geograficzne też tutaj poszły w ruch. I na przykład jest pierwiastek, który się nazywa Ameryk, to na cześć Ameryki. Dalej Polon, pierwiastek, który został odkryty przez Marię Curie-Skłodowską. I został nazwany na cześć Polski, która w tamtym czasie jeszcze na mapie nie istniała. Byliśmy wtedy pod zaborami, okres przed I wojną światową. Znaczy okolice I wojny światowej, a tak dokładniej. I jeszcze co? No,
Nazwy geograficzne są w użyciu, były używane do tego, żeby wymyślać tę nazwę, ale też jeszcze skorzystano z innej metody, mianowicie od nazwisk wybitnych uczonych. I tak na przykład jest pierwiastek, który się nazywa Nobel, na cześć Alfreda Nobla. Nobel pisany z małej litery, to właśnie chodzi tutaj o pierwiastek. Symbol Nobla to duże N, małe O. Jest też pierwiastek taki, który się nazywa Kopernik, na cześć Mikołaja Kopernika. Symbol duże C, małe N. I takich pierwiastków, które właśnie pochodzą od nazw wybitnych uczonych, czy od nazw miejsc, które z których zostały odkryte, trochę w tym układzie okresowym jest. Taka jest geneza niektórych nazw i myślę, że tutaj te nazwiska, czy nazwy geograficzne, no to tutaj, gdyby nowe pierwiastki powstawały, no to najczęściej będzie w użyciu taki tok myślenia przy tworzeniu tych nowych nazw pierwiastków. No właśnie, bo widziałem pierwiastek chemiczny, warto byłoby teraz wyjaśnić, czym takim jest ten pierwiastek. Pierwiastek chemiczny jest to substancja prosta, której nie można rozłożyć na substancje prostsze. Czyli takie, no, gdybyśmy mieli przyrównać do klocków Lego, no to pojedynczy klocek koloru na przykład żółtego to jest jakiś jeden pierwiastek. Inny klocek, na przykład koloru czerwonego, no to już o jakiś inny pierwiastek chodzi. Czyli najprostsze rzeczy, no już, na które nie da się rozebrać na czynniki pierwsze, niż nic prostszego z tego zrobić się nie da. Związek chemiczny natomiast to substancja złożona z co najmniej dwóch pierwiastków, które można rozłożyć na substancje prostsze. Czyli na przykład, gdybyśmy zbudowali jakąś, nie wiem, wieżę, zamek z klocków Lego, no to związek chemiczny, no to byłby właśnie ten zamek, natomiast pojedyncze klocki, z których się składa, to byłyby pierwiastki, taka analogia. Obecnie znanych jest ponad 176 milionów związków chemicznych i uwaga, jest to stan na rok 2021 według Cass Registry, czyli takiej strony internetowej, która stara się zebrać wszystkie substancje, które zaliczane są do związków chemicznych, tak żeby powstało jedno wielkie kompendium wiedzy na temat tej chemii, którą znamy w tym momencie, a wyście mieli z roku na rok ta baza się rozrasta, bo co roku są odzyskiwane nowe, wcześniej nieznane substancje o różnych właściwościach, także takie jedno wielkie zestawienie jest dostępne. Jeżeli ktoś sobie pisze takie hasło w wyszukiwarce, to na pewno tę stronę znajdzie, będzie można sprawdzić, czy na przykład ten stan się nie zmienił. Tak jak powiedziałem, 176 milionów na rok 2021. Jeżeli w innym czasie będziecie ten filmik oglądać, to prawdopodobnie będzie tych związków chemicznych więcej. Należałoby to wtedy zweryfikować. Sumowe pierwiastków, bo tak jeszcze do tego wrócę, można odczytywać z układu okresowego, może się wspomóc układem okresowym, a układ okresowy jest to uporządkowane zestawienie wszystkich znanych pierwiastków zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej, w skrócie jest to IUPAC. To jest taka organizacja, która zrzesza wszystkie kraje na świecie, tak aby wyznaczyć kierunki co do na przykład terminologii albo zdefiniowania pewnych zjawisk, które obserwujemy, w taki sposób, żebyśmy po prostu no, wszyscy podobnego poziomu wiedzy na dany temat używali, czyli żeby po prostu funkcjonowało to w każdym kraju w taki sam sposób, żeby po prostu no, ktoś nie twierdził coś innego na temat tego samego zjawiska, chociaż już powszechnie jest wiadomo, jak dane zjawisko, czy jakie właściwości ma dana substancja, w jaki sposób tworzy się nazwy, tak żeby po prostu to było w miarę możliwości ujednolicone i żeby nie rodziło to jakichś zbędnych nieporozumień. Układ okresowy znajdziecie w podręczniku, to jest ostatnia strona tego podręcznika. Ja sobie wyciąłem tak, żeby łatwiej było mi z takiego układu okresowego korzystać przy nagrywaniu lekcji. Jest to zestawienie, tak jak widzicie, są wypisane symbole pierwiastków, są podane ich nazwy, a także inne rzeczy, które będą nam z biegiem czasu potrzebne. O tym jeszcze będziemy sobie mówić w miarę tego, jak będziecie się chemii uczyli. Na dzień dzisiejszy chcę, żebyście mieli świadomość tego, że to zestawienie to jest, uwaga, jedyna legalna ściągawka, z której chcę, żebyście się nauczyli korzystać. Tu jest tego układu okresowego naprawdę mnóstwo informacji możecie uzyskać, tylko trzeba wiedzieć po prostu, no, jak się ten układ okresowy czyta. Jest to tabelka, no, wydawało mi się na pierwszy rzut oka niepozorna, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy z niej się da tutaj wyciągnąć.
A pierwszą rzecz, którą będziemy starali się uzyskać, pierwsze informacje, które będziemy mieli do wypracowania na podstawie układu okresowego, to symbole i nazwy pierwiastków. Do tego właśnie teraz przejdziemy. Mamy wymienione naprzemiennie symbole i nazwy 20 pierwiastków, które będę chciał, abyście sami na podstawie układu okresowego rozszyfrowali. Czyli mamy na przykład symbol H i szukamy takiego pierwiastka w układzie okresowym, który będzie miał taki symbol. Jak będziemy czytali układ tak od lewej do prawej, o tą stronę, to popatrzcie, pierwszy pierwiastek, czyli mamy symbol H, jest to pierwiastek, który się nazywa wodór. A więc pierwszy pierwiastek, jego nazwa to wodór. Teraz mamy nazwę pierwiastka, czyli tlen. Szukamy pierwiastka, który się nazywa tlen w układzie okresowym, czyli jak popatrzymy sobie tlen, znajdziemy o właśnie w tym miejscu i symbol tego pierwiastka to jest literka O. Tak trzeba postąpić z pozostałymi pierwiastkami, czyli poszukajcie tych wszystkich nazw, tych wszystkich symboli. Zróbcie to ćwiczenie samodzielnie. Ja za chwilę pokażę, jakie jest prawidłowe rozwiązanie. Zatrzymajcie filmik i zróbcie to samodzielnie. Czyli N jest to symbol azotu, mamy azot, chlor ma symbol Cl, to jest duże C i małe L, także to jest symbol dwuliterowy. Dalej mamy S, czyli siarka, węgiel ma symbol duże C, duże P jest to symbol fosforu, krzem ma symbol Si, Na jest to pierwiastek, który się nazywa sód. S z kreską D. Nie mylić z żadną solą, bo tutaj też czasami niektórzy uczniowie przekręcają nazwę i mówią, że jest to sól. Nie, absolutnie. Jest to sód. Od łacińskiego naritum. Taki pierwiastek. Teraz potas. Potas ma symbol K, duże. Pierwiastek o symbolu Ca jest to wapń. Magnez przez Z jest to pierwiastek, który ma symbol duże M, małe G. Fe jest to żelazo. Cynk ma symbol Zn, duże Z, małe N. Cu, tak jak widzieliśmy wcześniej, była to miedź. Glin, czyli pierwiastek o symbolu Al, duże A, małe L. Pb jest to ołów. Cyna, pierwiastek o symbolu Sn. I uwaga, tutaj zaznaczam, że cyna i cynk to nie jest to samo. To są dwa różne metale o innych właściwościach, chociaż one na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale ich reaktywność jest zupełnie inna, właściwości chemiczne inne, więc tutaj tych dwóch pierwiastków ze sobą nie mylimy. Dalej, Ag jest to srebro. I też to pierwiastek o symbolu Hg. Duże H, małe G. Te pierwiastki wszystkie można podzielić na metale i niemetale. Jak popatrzycie na układ okresowy, to macie tutaj te pierwiastki, to zestawienie tutaj tak zaznaczone, że na niebiesko są zakolorowane metale, natomiast na kolor pomarańczowy są zakolorowane niemetale z kolei. Więc proszę, żeby jeszcze raz przejrzeć układ okresowy i stwierdzić, czy wodór jest metalem, czy jest niemetalem. Wszystkie pierwiastki, które będą metalami, oznaczamy literką M, natomiast niemetale oznaczymy sobie literką N jak noc, tak żeby po prostu było wiadomo, o co nam tutaj chodzi. Więc zatrzymajcie filmik jeszcze raz, spróbujcie określić, który pierwiastek do której grupy należy zaklasyfikować. Czyli wodór, pierwiastek, który jest niemetalem, więc literka N. Tlen, również niemetal, tak samo jak azot też jest niemetalem. Chlor,
nie metal, siarka, nie metal, węgiel, nie metal, fosfor, nie metal, krzem, nie metal, chociaż czasami chemicy się spierają, że to akurat pierwiastek, który też wykazuje trochę właściwości metaliczne i czasami ten pierwiastek jest nazywany półmetalem, no ale już w tym zestawieniu powiedzmy, że jest to bardziej nie metal. Dalej, cud, to już pierwiastek, który jest ewidentnie metalem, czyli tutaj M jak mama, metal. Tak samo jak potas i wszystkie te pozostałe tutaj pierwiastki również są metalami. To zresztą można zweryfikować patrząc, czy kratka w układzie testowym jest niebieska, czy jest żółta. Te pierwiastki wcześniejsze, od początku, to są głównie skumulowane w tej części układu okresowego, także tutaj należy tych pierwiastków szukać. Także bardzo łatwy sposób można sobie te pierwiastki podzielić. No i myślę, że chyba to, co powinniście tutaj na ten temat wiedzieć, to chyba jest wszystko. To ćwiczenie z określaniem tym, czy jest dany pierwiastek metalem, czyli metalem, to znaczy tylko po prostu, żeby potrenować uzyskiwanie informacji. Was natomiast będzie interesowało przede wszystkim znajomość symboli i nazwa, no, jak się mówi, nawyrywki, czyli żeby po prostu widząc symbol magnezu, wiedzieć, że chodzi tutaj o magnes, a nie dopiero drapać się po głowie, a co to za pierwiastek. Na początku może to wydawać się trudne, ale z czasem, kiedy będziecie się chętnie uczyli, to te najczęściej używane symbole wejdą Wam w krew po prostu tak, że będziecie z łatwością je odróżniali od siebie. Tylko no, najpierw trzeba się tego nauczyć. A skoro już o tym mowa, chciałbym zapowiedzieć, że za dwie lekcje, czyli jak skończymy tematy związane z mieszaninami i ich rozdzielaniem, będziemy mieli do napisania 5-minutową kartkówkę właśnie z symboli i nazw pierwiastków. Te 20 sztuk, te, które są pokazane tutaj na tym slajdzie, to trzeba będzie się nauczyć na pamięć, to trzeba będzie opanować, tak żeby potem no dalsza ta chemia nie sprawiała nam trudności, kiedy będziemy pisali na przykład równania reakcji chemicznych, czyli takie zapisy, które będą opisywały procesy chemiczne, no żeby nie siedzieć z układem okresowym i szukać, gdzie jest ten symbol, tylko żeby od razu po prostu takie rzeczy pisać, żeby łatwiej było się tym wszystkim posługiwać. A więc 20 symboli to nie jest jakoś specjalnie dużo. W porównaniu z tym, co jest w układzie okresowym, a pierwiastku, przypomnę, jest 118, więc nie każe się całego układu okresowego uczyć na pamięć, tylko dosłownie 20 pierwiastków i to te, które są najczęściej używane, te, które najczęściej będziemy na chemii, z których będziemy korzystali. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.